ludziaki, a dzisiaj nasz X-Kitek będzie zadawał mi różne zadania, które muszę wykonać. Trochę się cykam, ponieważ... Bo jesteś cykorem. Bo ma różne pomysły. Głupie pomysły. No, totalnie głupie. Ale mam nadzieję, że tym razem troszeczkę mi ułatwi sytuację i będzie w miarę okej. Okay. Jeśli chcecie mnie wspierać w tym challenge'u, koniecznie zostawcie też kciuka na górę, proszę. Kitek. Co? Kurczak to był. Świąteczny kurczak. Dobra. Niedługo święta. Ale nie ma tak łatwo, Kitek. Twoje zadania muszą być związane z magazynem LOL Surprise, który jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Tak więc, Kitek, przekazuję ci w twoje łapki. Moje łapki, proszę bardzo, dziękuję. I dawaj mi szybko pierwsze zadanie. Wiesz co, prosto. Tu z tej strony z tyłu są cztery różne kobitki LOL Surprise'y i musisz się ucharakteryzować na jedną z nich, daję ci dowolność. Proszę cię bardzo. Co? Tak, masz wyglądać jak jedna z nich jak najbardziej. Jeżeli się uda, dostanie lizaka, jeżeli nie, to ewentualnie może kopa dostać. 3, 4, start! I miałam z tym lekki problem, tak więc stwierdziłam, że wezmę jej wdzianko i jej stylówę tutaj włosową oraz te okulary, także połączyłam dwie w jedno. Mam nadzieję, że zaliczę. Już jestem. No i powiedz mi, do kogo ty się nie był upodobniłaś? Do dwóch laleczek. Jednocześnie, więc dwa w jednym. No dobra, niech ci będzie, zaliczymy ci to i lecimy do następnego zadanka. Czyli? A czyli nie wiem, muszę sprawdzić. Dobra, znalazłem, musisz odpowiedzieć na te pytania, które są tutaj. To co, zaczynamy? No? Są to zadania prawda czy fałsz? Ze wszystkiego umiesz zrobić dramat. Ja? Tak. Tak. Prawda. Lubisz znajdować się w centrum uwagi? Nie. Też jestem za tym. Nie przestajesz próbować, aż osiągniesz cel. Tak. To prawda, zdecydowanie, tak? Zostałaś w tym momencie youtuberką. Zawsze masz mnóstwo zajęć. Tak. Jesteś towarzyska. Nie. fałsz, zdecydowanie. Co dzień budzisz się w dobrym humorze. Tak. Jeśli chodzi o modę, to ty wyznaczasz trendy. Tak. Co? Fałsz, zdecydowanie, to jest fałsz. Nie umiesz przestać robić selfie. Co? Nie. Nie, chyba nie robisz selfie, co? Nie, nie. Przeważnie jest, Łukasz, zrób mi zdjęcie! Łukasz, zdjęcie! Kiedy wchodzisz do pokoju, wszyscy cię zauważają. Nie no, ja cię nie zauważam, to na pewno fałsz, to nawet nie ma o czym gadać. Jak wchodzisz do pokoju, to ja dalej sobie gram. Mogę prosić o kolejne zadanie? Możesz. Teraz twoim zadaniem jest odpakowywanie tych saszetek, a ja z nich wymyślę ci specjalne zadanie i to będzie trudne zadanie. A ja nie wiem, co tam będzie. No ja też nie, więc skąd mam wiedzieć, no? Saszetki prezentują się tak, są dość spore, tak więc zobaczmy, co tam jest, aż się obawiam trochę. Wow. Notesik. Notesik gwiazd. Prawdziwy gwiazd, normalnie jak z Hollywood. Genialne. Do tego mamy moje ulubione, czyli popcorn. Popcornik. Jedna z najlepszych słonych przekąsek. A do tego mamy ołówek i gumkę. Gumkę w formie szminki. To jest super gadanie. Ja mam z tego zadanie wymyślić. I nie jestem pewna, czy to jest coś innego. Jak coś wymyślisz mi po prostu z tego jakieś zadanie. Dobra. Prawda? Tak, jest dokładnie to samo. Także... Wow. Tak, to wszystkim jest chyba to samo. Czyli będziesz musiała na pewno coś narysować, to już jest pewne. Dobra, mam już zadania. Pamiętasz takie kafelki, co są w Hollywood? Właśnie takie gwiazdy? No, z imieniem i nazwiskiem. I łapa, znalej. I łapka jest. Tak, od, i łapka. Tak, no to musisz zrobić coś takiego. Musisz mieć łapkę swoją na tych, tak, tak. Musisz mieć taką gwiazdę hollywoodzką. Drugim zadaniem będzie załatwienie mi popcornu. Czas, start. Zrobię to na okładce, żeby było tak bardziej fancy, no nie? Bardziej fancy, co nie? No dobra, Kitek, mój kafelek na Gwiezdną Aleję samych celebrytów jest gotowy. Mam tutaj napis Mufina, odcisk mojej dłoni i serduch. Masz taką małą dłoń? Cicho. I jeszcze znalazłam w ogóle w tym taki słodki breloczek i mało tego, na tym breloczku jest dziewczyna, od której właśnie wzięłam fryzurę oraz te okulary oraz kolczyki, także idealnie się dopasowałam właśnie do tego breloczka, nawet nie wiedząc o tym, że on będzie w środku. I mam dla ciebie popcorn. Najważniejsze, czyli popcorn! I jest w pandzie. To jest moja panda. Ej, to jest moja panda, oddawaj mój popcorn, dawaj popcorn. Popcorn! O tak, będę sobie teraz chrupał. Mogę prosić kolejne zadanie? O, no, bo jem teraz. Na razie. Okej, okay, Ania, tutaj widzę na przodzie gazetki pisze: stwórz filmową zabieżkę. Ej, ona jest na drzwi. No. Można wejść, jestem gotowa do zdjęć, ale mega. Dobra, no to co? To z wielką przyjemnością zrobię. Jest dwustronna. Nie wchodzić, gwiazda jest zajęta. Wycinamy. Szybciej, dajemy. Moja zabieżka już jest gotowa, idę ją teraz powiesić na drzwiach. Ej, ale czat, to nawet można pokolorować. Ania, czy to jest ta zabawka niebo piekło? Możliwe. Zrób mi ją. Masz mi ją zrobić. Tak, serio, nie miałem, ale ja nie miałem nigdy takiej. Chcę taką. Chcę taką. Zrób mi, proszę. Proszę, 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 proszę. Ania? No? Czy tam z tyłu jest przepis na moją babeczkową muffinkę, czy coś takiego? Tak, ale spokojnie. Mamy jeszcze kolejne magazyny. Dobra, już się bałem, że mi nie zrobisz. Zepsułaś coś? Nie jest źle ogólnie. Wygląda to dobrze, ale czy ja to na pewno dobrze zrobiłam? Wątpię. Muszę się jeszcze tego podłożyć, tak, że Kitek złożyłam, ale no musisz mi wybaczyć, jeśli to się nie da. Ania, no. Łap! A teraz robisz mi babeczkę. A może z tego przepisu? Nie. Z tamtego przepisu normalnie robisz mi babeczkę w mikrofali. Nie zrobię ci babeczki w mikrofali, bo po pierwsze Ot? Mamy mikrofali. To idź do sąsiada. Zrobię ją w piekarniku, a po drugie nie zrobię ci babeczki. Ja ci zrobię muffinkę.
Dobra, dwie muffinki już gotowe. Jedna jest z tego przepisu? Tak, jedna jest dla ciebie, druga jest dla mnie. Ponieważ nie miałam kubka żaroodpornego, to wzięłam po prostu sobie foremkę do muffinki. No, a teraz zobaczmy, jakie są w środku. I uwaga. Niszczymy. Jemy. Smacznego. Dobra, wielki test. Proszę bardzo. A to ja mam testować, nie ty? No, trzeba jeszcze, to jest dla ciebie, bo twoje zadanie. Dobre jest. Tak? No naprawdę. Proszę. Dobra, w nagrodę za to, że mam tak pysznie wyszły ci te muffinki, no, to musisz zrobić i pokolorować ładnie tą dziewczynę. Lubisz kolorować, tak więc to jest dla ciebie przyjemność. Super, dzięki Kitek. Pyszna ta babeczka. Cieszę się. Dawaj! O, będzie ładna, będzie naprawdę słodka. A właśnie tutaj macie kozi krawatowy na 30% na wszystkie magazyny. Dobra, Kitek, moje wielkie arcydzieło jest gotowe. Czy jesteś zadowolony? Tak, jest pięknie. Powiem ci, że daję ci czwóreczkę z minusem. Jak to? No dobra, piątkę z minusem. Dobra, następna strona magazynu, pokaż co jest. Tak? No. To jest plakat? No. Dobra, powiesz sobie go, nie wiem, nad łóżkiem, okay, na drzwiach. Okej, muszę ci częściej robić pośle muffinki. Dobra, i już mamy tutaj gotowy nasz plakat. Ej, ładnie on w ogóle tu wygląda. Zobaczcie, mi się strasznie podoba. Jest git. Dobra, pora teraz stworzyć kreację. Jaką kreację? Na jakąś filmową, taką ładną musi być. Na premierę mojego odcinka? Tak, na premierę twojego odcinka. Dobra, kanał Mufinat, koniecznie pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. No i moja kreacja gotowa, znaczy się kreacja właśnie dla niej jest już gotowa na premierę filmową, także mam nadzieję, że jej oraz wam się podoba. Ma tutaj kulczyki, wisiorek, kokardę, pasek, całą suknię z rozcięciem i piękne platformy. Dobra, ja tu zauważyłem jeszcze takie ciekawe kino dla twoich loli, tak więc Ania w tym momencie będzie musiała przygotować dla nich specjalną imprezę. Loli. Lol i wykrzyknik. Lol i loli. W tym momencie mamy tu jakieś bilety, popcorn, napój, z tamtej strony też to było. O, a ty jest pokolorowane. Dobra, nie będziesz musiała to wszystko pokolorować i przygotować dla nich super wieczorek. Nawet mamy puzzle. Na ten moment pokolorowałam to w ten sposób. Tutaj mamy popcorn, napój, bilety pokolorowane. Tego stwierdziłam, że nie koloruję, bo ten proporczyk wygląda tutaj super. Proporczyk to jest taka jakby chorągiewka. Tutaj mamy ją właśnie narysowaną, więc teraz to wszystko trzeba będzie powycinać, łącznie z tymi, że... Kamera? A, bo to jest do wyboru. O kurczę. To jeszcze nie wiem, na który się zdecyduję. Zaraz zobaczę. I w ogóle tutaj chciałam wam pokazać, że nie dość, że mamy popcorn ten, który był w niespodziance, to jeszcze muffinki, które dzisiaj upiekłam, także ta propozycja jest idealna dla nas. Czyli ulubione przekąski w kinie dla Mufinar to jest popcorn i muffinki i to się zgadza w 100%. Właśnie to wszystko wycięłam, wygląda to tak, niektóre wzięłam te, które ja pokolorowałam, ale też te pokolorowane przez nich i zobaczcie, wszystko jest oczywiście dwustronne, czyli z jednej strony moje pokolorowanie, z drugiej właśnie to, które już było w magazynie, także super, mamy bileciki do kina, mamy tutaj oczywiście naszą gwiazdę, flagi i teraz brakuje nam tylko LOL OMG! Proszę bardzo, moja gwiazdo, masz tutaj bileciki na nasz dzisiejszy wieczorek filmowy. Piękną podłogę, kamerę, popcorn, napój. Jeszcze więcej popcornu. Oczywiście flagi, także co, jesteśmy przygotowani na wieczorek filmowy, a wy koniecznie mi napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony film albo serial animowany. I czy wolicie popcorn na słodko czy na słono, bo ja kocham na słodko, ale na słono też. No dobra, Aniu, gratuluję, zrobiłaś wszystkie zadania, o które cię prosiłem. Jak się czujesz po dzisiejszym challenge'u? Super, ale jaka jest moja nagroda? Buziaczek. Od mnie miała. No dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie dużo kciuków w górę i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa! Na razie!